Witam w kolejnym odcinku Batman Arkham Knight. No i udajemy się do Ace of Chemicals. Zobaczymy, co nas tam będzie czekać. Czy będzie pierwsze spotkanie ze Scarecrowem, czy może pierwsze spotkanie z Arkham Knightem? Zobaczymy. Na razie oczywiście, jak zwykle, demolujemy otoczenie, bo jak nie inaczej. Jak inaczej jeździć tym Batmobilem po Gotham, nie niszcząc wszystkiego po drodze, nie zabijając cywili. Ciekawe, ile cywili już zabiłem, jeżdżę tym Batmobilem. Dobra, ale olać to. Jesteśmy już prawie na miejscu. To jeszcze 350 metrów. Jesteśmy już praktycznie w Ace of Chemicals. O, tutaj policja i Jim Gordon. Zobaczymy, co oni tutaj robią. Na razie wszyscy czekają przed wejściem do Ace of Chemicals. O, Batman naprawdę mrocznie wygląda w tym kombinezonie. O wiele lepiej. A co to? Tutaj jakiś helikopter. Ale statek. Co to jest? Niebezpiecznie to wygląda. No i niebezpiecznie się stało. Droga dojazdowa do Ace of Chemicals została praktycznie zniszczona, ale myślę, że spokojnie naszym Batmobilem tam wjedziemy jakoś. Nie wiem, czyżby to Arkham Knight chciał zabić Batmana? Patrzcie, a tam Scarecrow coś gada, że zemsta przyjdzie wkrótce. Tak, to jest Arkham Knight. Pierwsze spotkanie z rycerzem Arkham właśnie się wydarzyło. Jeszcze powiedział, że dzisiaj wszystko się skończy. Zobaczymy. Oj, tutaj pełno tych pojazdów. No, Batman ucieka, ucieka. Wrota się zamknęły. Trochę nas postraszyli. Ale zobaczymy, co uda nam się tutaj zrobić. Misja. Stop Scarecrow from detonating the Fear Toxic Bomb. Musimy zatrzymać Scarecrowa przed detonacją bomb strachu. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj to wojsko się chowa, patrzcie, przed tym wybuchem. I need a name. Batman potrzebuje nazwy tej organizacji. Jest to jakieś wojsko z Wenezueli. Black Ops. Jeszcze ciekawostka. Kim jest Batman? Arkham Knight. Czy Batman go zna? Czy on zna Batmana? Czy kiedyś spotkali się w poprzednich seriach Batmana? To jest właśnie cała ta ciekawostka. Też mnie to bardzo interesuje. Kim jest ten Arkham Knight? Czy on bardzo dobrze zna Batmana, czy nie? Chodzą pogłoski, że to jest Red Hood. To jest bardzo prawdopodobne, bo w późniejszym etapie gry będzie właśnie Arkham Knight w takim czerwonym kasku występowo. Może to jest Red Hood, ale myślę, że dowiemy się tego z fabuły w przyszłości. Zobaczymy. Dobra. Mamy tutaj paru wrogów. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Paru uzbrojonych. No chyba praktycznie wszyscy uzbrojeni. Dobra, tutaj zejdę niżej. No i pierwsze załatwię tych trzech. Mamy tryb Fear włączony, więc jest spoko. Dobra, fajnie tutaj podejdę. Sakranę się i Fear Multi Takedown. No i rozwalamy przeciwników, ale tam jeszcze kolejny. Nie udało się go Fearem pokonać. Dobra, rzuciłem bombę dymną, bo tutaj zmierza kolejny przeciwnik. Dobra, ale już szybko pokonany, ale ktoś nam za pleców strzela. To jest ten, którego nie dobiłem. Ale używamy batarangów, by wytrącić pistolet z jego rąk. No i Batman pokonuje tego właśnie żołnierzyka. Teraz musimy udać się tutaj do terminala, by po prostu jakieś tam informacje pozyskać. Praktycznie musimy teraz pozyskać informacje o pracownikach Ace of Chemicals.
Dobra, jest pierwszy, jest drugi, trzeci, czwarty, no i piąty. Mamy pięć ludzi, których musimy odnaleźć w tej fabryce. No myślę, że wszyscy żyją i wszystkich uratujemy z rąk tych bandytów tutaj. Ale musimy zeskanować Ace of Chemicals na wieży, by dowiedzieć się, gdzie ci pracownicy się znajdują, a namierzymy to za pomocą radiowego głosu. Oj, tutaj mnie ten żołnierz zauważył, ale dobra, szybko uciekamy do góry. Wrócimy do nich wkrótce. Dobra, że jesteśmy na samej górze. Tutaj jest idealnie, by rzucić bat scanner. No i szukamy tych pracowników. Dobra, tutaj mamy radiowy głos. Im fale są większe, tym prawdopodobniej tam znajduje się pracownik. Skanujemy właśnie spacją, a w międzyczasie możemy podsłyszeć rozmowę Arkham Knighta i Scarecrowa. Arkham Knight mówi, że niewiele brakowało i Batman by zginął. Scarecrow się pyta, dlaczego tak bardzo, znaczy jak bardzo nienawidzi Batmana Arkham Knight. Tutaj macie całą rozmowę, ale po angielsku, ale można łatwo to zrozumieć. Dobra, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czterech pracowników już mamy namierzonych. Jeszcze musimy jednego odnaleźć. Tutaj szukam, skanuję, ale nie mamy. O, chyba łapłem skan. Tak, jest tam po drugiej stronie, tak jakby. Po drugiej stronie Ace of Chemicals, tam na takim wybrzeżu, że tak powiem. Nie no, wybrzeżu, takie platformy tam oddalone troszkę. Dobra, to mamy tych naszych pracowników tylu. To udajmy się może tutaj. Mamy chyba go najbliżej wysuniętego, bo chyba tamci są gdzieś w budynku. Będziemy musieli ich potem szukać. Ale tutaj mamy tylko 120 metrów jeszcze. Mamy tutaj, patrzcie, jeszcze przeciwników, ale szybko ich rozwalimy. Ale chyba mnie już zauważyli. Tak, już strzały oddane, ale dobra. Szybko atakujemy i zwinnie ich pokonamy. Dobra. O, patrzcie, jaka piękna akcja. No, to było naprawdę fajne. Dobra, tutaj musimy tych musimy tutaj jakoś załatwić, ale tutaj potrzebujemy chyba Batmobila. Tak, Batmobila tutaj potrzebujemy, by otworzyć te wrota. Dobra, tu udajemy się po Batmobila. Gdzie jest nasz Batmobil? No jest niestety na moście. Musimy tutaj wlecieć. Ale dobra, udajmy się tutaj, gdzie nam wskazuje znak Batmana na miejsce. Czyli tutaj do tego pomieszczenia. Tutaj przeciwnicy znajdują się na dole. Ale użyjemy Fear Multi Takedown. I szybko pozbywamy się ich. Ale patrzcie, jest ich chyba pięciu tutaj. Ale szybko ich załatwiłem. Szybkie kontry. No i w taki sposób zostają pokonani. No i odcinek tak naprawdę dobiegł już do końca. Tyle w tym odcinku. Myślę, że akcja coraz bardziej się rozkręca i coraz bardziej wkręcacie się w klimat Batmana. To było na tyle. Dzięki za uwagę. A w następnym odcinku zobaczymy, co kryją tamte wrota. Trzymajcie się. Cześć.